Witam. W dzisiejszym filmie chciałbym pokazać te młodziaczki, które już są na dachu i takie przygotowanie gołębi do lotu. One jeszcze to takie malutkie młode są, a niepotrzebnie tam poszły. Takie siwe, na te gołąbek jak na takim rogowym troszkę dziubku. Tu jest takie czerwone, pstre i białe dziubki. Gołębie, które tutaj taka jest masłowa, takie boczko też wyszło, masłowa taka samiczka, na tego fajna, taka pod rękę, taka sprytna samiczka. O, palec. I gdzieś tutaj mamy, o, i tutaj mamy sam, oj, już te gołębie, nic im nie trzeba, one idą same do góry. I tutaj mamy takiego samca, gołąb zginął w listopadzie zeszłego roku i przyleciał już, w sumie już miesiąc, ponad miesiąc czasu jest, przyleciał w kwietniu. On był tak jeszcze z tych gołębi ostatnich młodych, które były już nie moimi obrączkami, dlatego może też nikt nie zadzwonił. Ale był na tej jeszcze takiej czerwonej, no zwykłej obrączce, no i na 22 założone. A tutaj, o, tutaj to siwko jest takie, moim zdaniem to będzie z tych gołębi, to będzie rewelacja, odkrycie roku. To jest z nowej linii gołębi zrobionych. Gołąb wczoraj poszedł na takim krótkim lotku. Pewnie, że nie tego, ale gołąb wrócił, odbiło go daleko i wrócił. Jeszcze wieczorem, jak wyjeżdżałem z domu, to go nie było, a już po południu, a wieczorem już był. I tutaj jeszcze mamy, tutaj, o, tu jest ten samiec, te masłowe, i tu jest taki bok, to będzie pewnie samiczka, i tutaj to czerwone, to razem jest rodzeństwo. I te gołębie wyszły po białym samcu i po mojej siwej samicy. Taki biały samiec ukraiński i samica, to był taki test zrobiony na ten rok, co innego miało wyjść, a wyszły z siwego i z białego, wyszły jeden taki bok taki, tak nie wiem czy to plek się nazywa, no i taki pstry czerwony tutaj. Tam mamy takiego młodziaczka, fajny lętacz, on wyszedł po kolorowych. Trochę zmiana pogody, już w sumie od wczoraj się tak zapowiadają zmiany. No i reszta, no ale widać jak tego. Tutaj też to siwe takie na białym ogonku z tej najlepszej linii gołębi, z tych mikołajewskich. I gołębie, i ona tu jest, i tutaj jest samiczka od niego, od pary. To była cała para. I ona też, on jest takim większym, na innym skrzydle ten gołąb jest. A samiczka to taka bystra jest. On jest przeważnie tak, no nie zawsze, ale dużo się tak zdarza, że samice jednak takie bystrzejsze są do góry. I spróbuję je, no nie, niepotrzebnie tam poszły, no ale będą chciały się usiąść tam na drewutni, ale spróbujemy coś z tego zrobić. A tutaj taką tyczkę, one już uciekają, już wiedzą co tego. Jedno odkleiło, ale muszę je troszkę tutaj, zrobię pauzę i dam je tutaj. Młode gołębie jeszcze, powiedzmy, no uciekają, wolą uciec nam niż iść do góry, ale damy radę. I gołąbki są już z tej strony. Pokażę, nieraz tak jest. I pokażę jak ja, o, gołębie ja tak delikatnie tylko podnoszę do góry. Jak na to siwe, na jakim ładnym skrzydełku jest. Tak, żeby one, żeby, o, tutaj to białe dziubko. Nie, nawet samica ma słowo. To jest bystra, taka fajna na takim ogonie, ale taka fajniutka ta samiczka jest. I ja te gołębie, takim widać na ogonku, takim fajnym na budkę, tak delikatnie przy tego, ładna taka laleczka. No i to siwe tak samo jak te pasy, to ma tak jak malowane.
Tutaj jest to siwe właśnie od tego, no i one są takie z ciemniejszych gołębi, a chociaż obydwa mają czerwone kontrolki założone. I te gołębie, ja po prostu staram się nie gonić jeszcze tak za bardzo, one jeszcze małe te gołębie są. Ale to już też zaczyna padać, ale żeby je cokolwiek podnieść, ja podnoszę je tak. Gołąbki sobie, o może duże zbliżenie. Opa. Te gołąbki sobie pójdą do góry, opadną. Ale to są takie jeszcze na krótkim, tak jak widać, takie malutkie te młode. I żeby te gołębie cały czas miały taki odruch, ja uważam, to jest najważniejsza rzecz. I tutaj też chciałem takie oko puścić do tam w kierunku hełma, żeby pokazać, więcej młodych nie mam. I takie malutkie młode, no i to idzie do góry, no. To nie trzeba, nie wiadomo czego, to jeszcze chwilkę, nie ma co ich bardzo gonić, ale to wszystko fajnie odpala, idzie do góry, malutkie, młode. Tutaj jest to plecione takie, ładny lot. I te gołębie, no, potrzebują jeszcze chwilki, żeby to, ale najważniejsze, to żeby one takie obycia dostały. Po pierwsze, no, że ktoś je goni z dachu, po drugie takiego powrotu. A to ja to uważam za najważniejsze, żeby te gołębie i w rok jest tak samo robione i na tym są rezultaty robione, że gołębie nigdy nie dotykają obcego dachu. A to jest tylko tak spowodowane tym, że ja jak wypuszczam, no to nie gonię jej bardzo, tylko im robię taki, żeby się tylko poderwały do góry. Poderwały delikatnie, opadły sobie spokojnie, raz pójdą wyżej, jeszcze malutkie młody, no ale to na krótkim lotku jest ostatnim, to jeszcze nie ma ich co za bardzo, no to są takie malutkie, ale chęci te gołębie już mają, to nie są takie, no, tyczką tutaj ruszę i to gołębie chcą iść do góry, tu takie jest kolorowe, na ładnym to skrzydełku jest. To jest taka siwka, biała dzióbka właśnie z tych gołębi, co z tego samca. No. Te gołębie idą same, nie chcę je za bardzo płoszyć, bo one... Tutaj jest boczko. I te gołąbki, tu jest czerwone, one zlatują na koniec do psa. One tutaj boją się, no jak są już gonione z tego dachu, że takie kolorowe. I one tak się będą przelatywać, to siwe, ciemne. Te gołębie naprawdę rewelacji. Jak to idzie do góry, to już ja nie chcę, bo to jest, pogoda jest dziś niedobra. Te gołębie są za małe i te gołębie mają potencjał, że to pójdzie wszystko do góry. No ale przy takich właśnie, przy takiej pogodzie ja często potraciłem gołębie takie właśnie malutkie, młode, gdzie poszły pierwszy raz i zaraz przegonię. Poszły pierwszy raz, a już mocno zaczęło padać. I gołębie idą pierwszy raz, no i później jest dużo strat. No tak, chciałem właśnie te gołębie, że niektórym pokazać ta moja metoda. I moim zdaniem jest rewelacyjna, sprawdzana. Pewnie, że trzeba mieć materiał tak samo, który dopasowany jest do metody, ale gołębie, jak widać, no malutkie jeszcze, ale potencjał lotowy mają fajny. Pokażę tutaj taki lętacz, a już pada. Żeby zapowiedzieć, już długo. Tu jest taka masłowa, tu takie jedno z kolorowych. No i ja delikatnie je tego, no za może za dużo zbliżony. I te gołębie idą, tutaj boczko, tutaj poszło do góry, a już pada ostro. Pozdrawiam, zapraszam na kolejny film, mocno pada. Do zobaczenia.